zeszłym roku skończyła warszawską AŚP, Wydział Malarstwa w pracowni Andrzeja Rysińskiego. I dzisiaj pokazuję dwie prace. Jedną w większej sali, drugą w mniejszej. Tutaj widzimy lustra. To jest praca z 2016 roku, ona jest już skończona, natomiast praca zasłona, także zaczęta w 2016 roku, jest pracą w procesie. I myślę, że to jest bardzo ciekawe, ponieważ ja zaraz wszystko opowie naszym to kolega. Stał się w pewnym momencie dla mnie bardzo istotny, ponieważ moje poprzednie poszukiwania związane były z fascynacją kosmosem, zafascynowaniem kosmosem i obserwacją tego kosmosu z perspektywy Ziemi, po czym powróciłam do rzeczywistości codziennej i do rzeczywistości prywatnej, w kontekście której te poszukiwania duchowego oddziaływania obrazu stały się dla mnie najbardziej interesujące. Dlatego też pokazuję zasłonę, jej kontemplacyjność, jej związanie z codziennym życiem w kontekście luster, które były taką pierwszą pracą, która odnosiła się do tych zagadnień. I lustra to nie tylko obiekty, które stawiam przed widzem, których chciałabym, żeby się przeglądnął, żeby zobaczył swoje odbicie, ale także sama używam je jako soczewki, w których odbijam swoją prywatną przestrzeń. I ta metafora lustra jest czymś, co tutaj jest dla mnie bardzo ważne i przywołuję ją dlatego, że jest ona dla mnie uświadomieniem sobie teraźniejszości. Tak samo wyszywanie tkaniny jest doświadczeniem teraźniejszości, jak przeglądanie się w własnym obliczu jest tym doświadczeniem czasu tu i teraz. Dlatego ten obraz jest naturalny. On stwarza się dopiero wtedy, kiedy odbiorca na niego patrzy. I to było wszystko. Bardzo dziękuję za przybycie. Thank you.